23-letnia Desi wychodzi z domu codziennie o 6:30. Idzie do pracy. Ciao, babo. Pa, babciu. Pa, Desi, miłego dnia. Jak na Romkę, to sytuacja nietypowa. W jej wieku większość Romek ma już dzieci i zazwyczaj nie ma matury. Desi wybrała jednak inną drogę. Studiuje pedagogikę i od 3 lat pracuje jako nauczycielka wspomagająca w przedszkolu w mieście Łukowit w Bułgarii. Nigdy nie myślałam, że uda mi się zajść tak daleko. Już jako dziecko chciałam być nauczycielką, ale zawsze myślałam, to nierealne marzenie. W szkole miała dobre oceny, potem zdała także maturę, ale myślała, że pójście na studia nie będzie dla niej możliwe. Myślałam, że nic z tego nie wyjdzie, bo nie miałam pieniędzy, żeby się dalej uczyć. Aż pewnego dnia odebrała telefon. Dzwoniła Anahit, szefowa przedszkola, które przyjmuje głównie romskie dzieci. Nie mówią jeszcze po bułgarsku, ale mają się tu nauczyć tego języka. Miałam ogromne trudności w porozumiewaniu się z dziećmi. Nie rozumiałam, co mówią. Nie było osób z tego środowiska, które mogłyby mi pomóc, nie mówiąc już o przedszkolnych nauczycielach. A dzieci romskie potrzebują kogoś z własnego środowiska. Anahit poinformowała Desi o programie Młodzi Nauczyciele Romscy, realizowanym przez organizację pozarządową Zaufanie dla Inicjatywy Społecznej. Organizacja ta wspiera uczniów z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, którzy chcą się uczyć, aby zostać nauczycielami, i opłaca ich czesne. Naszym celem jest wspieranie dzieci romskich. Powinny być edukowane już w przedszkolu, dlatego zachęcamy placówki w gminach, gdzie mieszkają te dzieci, do zatrudniania nauczycieli przedszkolnych, którzy pochodzą z ich środowiska. Bardzo trudno było znaleźć takich nauczycieli. W gminie Łukowit, w dzielnicy romskiej, dzieci ledwo dochodzą do 12 klasy, a większość dziewcząt nawet jeszcze wcześniej wychodzi za mąż. Jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam Desi. Tylko 2,6% Romów w Bułgarii ma wykształcenie wyższe, a tylko 23% dyplom ukończenia szkoły średniej. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację pozarządową. To, że romskie dziewczęta i kobiety wcześniej wychodzą za mąż, to postawa uwarunkowana historycznie w naszej grupie etnicznej. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale wierzę, że można to przezwyciężyć poprzez edukację, poprzez sprawienie, że młodzi odkryją inny sposób życia. W mojej rodzinie nikt nie ma wyższego wykształcenia. Właśnie dlatego jesteśmy dumni z Desi. Przeważyła jej wola, że chce dojść w życiu na szczyt. W niej widzę przyszłość. Jesteśmy szczęśliwi. Od 2018 roku organizacja Zaufanie dla Inicjatywy Społecznej wsparła 77 młodych ludzi. 42 z nich już studiuje, tak jak Desi, która w tym roku otrzyma dyplom ukończenia studiów. Nasi nauczyciele są często pierwszymi w rodzinie z wyższym wykształceniem. Otwierają więc innym nową drogę i nadzieję, że może im się udać. A robią to właśnie w swoich społecznościach, w wielu małych miasteczkach Bułgarii. Ponad połowa z nich pracuje już z miejscowymi dziećmi. To jest to, czego potrzebowała kadra przedszkolna. Dziś poruszam się w zupełnie innym środowisku. Jestem pracującą, niezależną kobietą. Mogę to śmiało powiedzieć. To jest właśnie przesłanie Desi dla dzieci i ich rodziców, że jest inna droga. A to, co teraz robi ta młoda romska dziewczyna, może być przykładem dla wielu innych.